Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Karol Karski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No zajmiemy się tym, czym media żyją od kilku dni, czyli sytuacją w Komisji Nadzoru Finansowego i całą tą aferą wokół tego. Wczoraj wieczorem w telewizji publicznej wystąpił prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński i powiedział, mówiąc o tej aferze, że dla niego jest to, czy według niego dwóch ludzi próbuje rozchwiać polski system finansowy i że tak naprawdę to jest... Najlepsze wytłumaczenie tego, co się dzieje. Po pierwsze, czy pan się z, tym, z tą opinią zgadza, że to jest główny powód i główna przyczyna tej afery, że dwie osoby próbują rozwiać system, a po drugie, o kogo mogło chodzić szefowi NBP? Czy nas z jednej strony mamy sytuację, w której istnieją pewne wątpliwości co do działalności Komisji Nadzoru Finansowego, a tutaj państwo zadziałało natychmiast? Prezes KNF złożył rezygnację. Została ona natychmiast pierwszego dnia, kiedy ta informacja stała się dostępna, przyjęta przez premiera. Premier odwołał prezesa KNF-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę, prokuratura. Również dzisiaj będzie przesłuchiwany pan Leszek Czarnecki, właściciel dwóch banków. I tu zmierzamy jakby do tego pytania, które postawił pan redaktor. No, mamy do czynienia z dwoma bankami, dwoma instytucjami finansowymi, które powinny być instytucjami zaufania publicznego. Natomiast od dłuższego czasu no, są one wstrząsane pewnymi problemami, że tak powiem eufemistycznie. To są toksyczne instrumenty finansowe emitowane e, przez te instytucje. E, chodzi mi tutaj o polisolokaty, następnie kwestia. E, Udzielania kredytów krankowych na bardzo dużą skalę. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, z pańskiej perspektywy, chodzi tutaj o pewną obronę swojej pozycji i interesów przez właściciela tych banków, czyli pana Leszka Czarneckiego. Może rzeczywiście tak być. Tu jeszcze bym dodał sprawę getbacku. Znaczy, no wiele, wiele problemów w obrębie tej, tej grupy własnościowej tych banków. I. Mamy do czynienia z rozmową, póki co no, rzekomą rozmową, bo to nawet posłowie Platformy Obywatelskiej pytanie o to, no tak jak Adam Scheinfeld przyznają, że jeszcze tej rozmowy w oryginale nikt nie widział, nie wiadomo co tam się... Nie mówimy, mówimy o tej rozmowie, która była nagrana 28 marca. Tak. Tam, pół na, roku na, temu. Pół roku temu. I rzeczywiście do tej pory, przynajmniej e, e, jeśli chodzi o tą część taką czysto formalną, nie ma nośników. Natomiast jest zapis tej rozmowy, który został przekazany. Ja mówię o tym w tym kontekście, że wczoraj e, pytany o to prezes NBP e, e, pan Glapiński powiedział, że on wciąż ma zaufanie do pana Chrzanowskiego. W tym sensie, że jest to człowiek, do którego o którym dobrze wiesz, Uczciwy, może na nim polegać, i tak dalej. No Jednak ta rozmowa, szczególnie ten fragment kluczowy, gdzie chodzi o to, że pan Krzanowski, były już szef KNF-u, namawia Leszka Czarneckiego do przyjęcia prawnika, brzmi co najmniej dwuznacznie. Nie wiem, czy pan poseł czytał tę, 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 tę rozmowę i ten fragment. Znaczy, z pewnością rozmowy między tego typu osobami, no nie powinny się odbywać w cztery oczy, no powinny być, być szersze, no i o, o czym może prezes KNF-u rozmawiać takim z szefem, no banku w Tarapatach, który, hmm. y, który o, o czym y, nie powinni wiedzieć także jego urzędnicy, prawda? No właśnie, to bardziej to jest dziwne, że on go zaprasza do siebie, prawda? Więc ma pan, znaczy rzeczywiście jest tak, że to jest taka rozmowa w cztery oczy, tak? I tutaj właśnie w czasie tej Rozmowy w cztery oczy pada ten, 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 ten wątek. Może ja przeczytam ten tylko trzy zdania, bo one rzeczywiście są chyba najbardziej charakterystyczne. To jest cytat z wypowiedzi właśnie pana Chrzanowskiego. No nie wiem, jaki ma pan system wynagrodzenia w banku, ale wydaje mi się, że, jeż, że, 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 że jeżeli by Pan to powiązał z wynikiem banku tak, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że on wyraźnie no, wprowadza czy chce wprowadzić do banku czarneckiego tego swojego człowieka. Rzeczą osobną jest, czy rzeczywiście tam pojawia się ten element czysto korupcyjny, czy ten 1%, bo na to, jak rozumiem, jeszcze dowodu nie ma. Czy premier odwołał pana Chrzanowskiego z funkcji prezesa KNF-u? Znaczy ma to póki co charakter prewencyjny. Znaczy trudno, aby w trakcie wyjaśniania tej sprawy ta osoba zajmowała stanowisko, które do tej pory piastowała. Natomiast no, musimy... Musimy zaczekać na to, jak ta sprawa wygląda. Bada ją prokuratura, bada CBA. Państwo zadziałało natychmiast. Natomiast mamy tutaj do czynienia z różnymi interpretacjami. Wiemy też, że tego typu praktyka miała miejsce, jakby w stosunku do innych instytucji finansowych, które, no w tej chwili, grubo się tłumaczą, że w drugą stronę, że nie Na przykład Jakich? Znaczy tutaj chodzi o niektóre inne banki, które do tej pory jakby no zatrudniały osoby wskazane przez nadzór finansowy i miało to właśnie służyć transparentności funkcjonowania tych instytucji, jednocześnie być jakimś tam przekaźnikiem po prostu informacji. No, pan Szanowski tłumaczy się w ten sposób, że próbował wprowadzić prawnika do tej instytucji, bo żeby mieć tam swojego człowieka, tak brzmi, rozumiem to tłumaczenie, kto na razie przedstawia, no ale sposób wykonania i wszystko razem jest co najmniej dziwny. Nawet przedstawiciele rządu, prawda, jak minister Rafalska mówili o nieodpowiedzialności działań, działań pana Chrzanowskiego. Czy ja powiem w ten sposób? Z pewnością to spotkanie nie powinno się odbywać w cztery oczy. Tam nie było niczego, co, o czym nie powinni byli wiedzieć urzędnicy pozostali Komisji Nadzoru Finansowego. No chyba, chyba, że prawdziwy jest zarzut dotyczący korupcji. To wtedy by to tłumaczyło, że to było spotkanie ale, w cztery oczy. Ale też czy nie możemy w ten sposób do tego podchodzić, że wszystko, co powie jedna osoba, na co nie ma żadnych dowodów, jest od razu prawdą. Wróćmy na moment do tego pierwszego mhm. wątku, znaczy no, mamy do czynienia z. Dwoma bankami, które no są no w dosyć ciężkiej sytuacji finansowej. Mają, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ta rzekoma rozmowa toczyła się pół roku temu. No i w jakich, Z jakichś powodów to nie była ujawniana. Chyba nie była rzekoma, tylko prawdziwa, natomiast rzekome mogą być niektóre elementy. Prawda? Znaczy, to znaczy mowa ja mowa mówię o określa. treści treści mm -hmm. tej rozmowy. Wiadomo, że miała miejsce, natomiast. To tam nie ma jeszcze w prokuraturze oryginalnych nośników. Nie, nie wiemy, co tam się znajdowało. Tutaj też trzeba być bardzo ostrożnym, ale nawet przyjmując tę wersję najbardziej, jakby daleko idącą, że to, co zostało opublikowane jest w prawdziwe. mediach, jest prawdziwe, to w, w, mamy tutaj do czynienia z pewnymi interpretacjami. To są jakby te, te jednostronne jakby stwierdzenia ze strony pana Czarneckiego, że tam jakieś kartki, jakieś... No on twierdził, że na wizytówce, która została przekazana mu przez pana Czarnieckiego, znajdował się ten 1% i że to, była ta, to, było, to, to było to wynagrodzenie, które miał, otrzymać, miał otrzymywać od niego prawo. Ale jakoś to się kupy nie trzyma po prostu, dlatego że jeśli jedna strona... Nagrywała, a druga była pewna, że nie można nagrywać, ponieważ są włączone urządzenia zagłuszające, no to po co było jeszcze pisać kartki? Jeśli... Może, może w tym przypadku pan wykazał się nadzwyczajną przezornością, którą się nie wykazał w ogóle w czasie tej rozmowy. A tutaj dodatkowo jednak jakiś element ale bezpieczeństwa zaczęło. To, to, to jest tyle niewiadomych, że to, 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 to trudno powiedzieć. Trudno też no, jedno, na podstawie jednostronnych oświadczeń stawiać oskarżenia. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj trudno było, żeby w tym czasie, kiedy wyjaśniana jest sprawa, Pan Szanowski pełnił tę funkcję. No, pierwszego dnia już, kiedy sprawa stała się znana, został zdymisjonowany przez premiera. Została przyjęta jego rezygnacja. Także tutaj służby. Państwa zadziałały, centralne biura antykorupcyjne, prokuratura już na no dzisiaj. Właśnie, ale z jednej, strony, z jednej strony jest tak, że rzeczywiście zadziałały. Bardzo szybko minister Ziobro stwierdził, że toczy się sprawa, że, że, że wszystko jest wyjaśnione przez prokuratorów, ale właśnie w czasie tego wczorajszego wywiadu, co mnie uderzyło w powiedzi szefa NB, to było stwierdzenie, że on tam nie znajduje powodów być może nawet do wszczęcia czy do prowadzenia zbierania informacji na temat tej sprawy. No, czy, czy on, czy czy jednak zbyt daleko, zbyt dużą strzemięźliwością szef NBP nie wykazuje się w stosunku do tego, co się wydarzyło? No może ma pewien dystans do tej sprawy w odróżnieniu od nas. Natomiast no jest niezależnym organem państwa. Natomiast to jest tak, że. Dzisiaj będzie w prokuraturze przesłuchany pan Leszek Czarnecki jako osoba składająca zawiadomienie. Mają zostać również przekazane tam te nośniki. No zobaczymy, co się na nich zna znajduje. I jednocześnie no, jakby sytuację mamy o tyle zabezpieczoną, że osoba, której to dotyczy, została odwołana z zajmowanego stanowiska, ale także trzeba dbać o interes mhm. państwa. Pamiętać, że to są te banki, które są no, w takiej sytuacji finansowej, która wymaga pomocy. Mocy państwa. Właściciel czekał bardzo długo. No właśnie, a jak pan poseł tłumaczy to czekanie 28 marca to jest moment nagrania. Informacja, znaczy informacja, najpierw złożenie zawiadomienia do prokuratury to jest chyba 7 listopada, czyli miało 6-7 miesięcy praktycznie od momentu nagrania do momentu zgłoszenia sprawy. Co się działo w międzyczasie pańskim zdaniem? Dlaczego to tyle tak długo trwało to? Trudno mi to interpretować, natomiast no wydaje się, że no jest to coś, co jakby no osłabia wiarygodność tej narracji dlatego, że jeśli miało miejsce działanie przeciwko tym bankom, to powinno być ono natychmiast ujawnione, zresztą zgodnie z treścią jakby stosownych przepisów procedury karnej. Natomiast jeśli nie, no to znaczy, że na coś czekano, coś próbowano jeszcze w międzyczasie może uzyskać, może nie. Może się okazało, że sytuacja Akurat doszło do momentu, kiedy organy państwa powinny już zadziałać wobec tych banków, wobec tych jakby no bardzo licznych przykładów działań, które nosła do no To by zakładało z kolei, to by zakładało z kolei, że nagrywany mógł wiedzieć, mówię tutaj o panu Przernostnym, że został nagrany. No bo jeśli przez tyle miesięcy ktoś trzyma tego typu nagranie, to można sobie wyobrazić przecież, że jakoś go używa. A żeby go użyć, to trzeba przynajmniej musi być ktoś, kto o tym wie. No i wiele pytań no, które są no dobrze to no w każdym jeszcze razie jeden no, wątek. Wie, wie, wiele 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 wątków natomiast jeszcze jeden, wątek jeden wątek podstawowy szanski. pierwszego dnia pan Chrzanowski przestał być prezesem KNF-u premier natychmiast przeciął tę sprawę podjął decyzję jeszcze jeden wątek który się tam pojawia to wypowiedź pana to, to mówi pan Czarnecki ale to potem stało się częścią takiej wiedzy publicznej dotyczy to pana senatora Pireckiego i rzekomych 60 czy 70 milionów które on chciał ulokować na lokacie w jednym z banków pana Czarneckiego. Jak pan na to patrzy? Znaczy to kolejna rzucana w przestrzeń informacja, na którą nie ma żadnego dowodu, żadnego potwierdzenia. No równie dobrze można powiedzieć, że no na podwórku pana Biereckiego wylądowali kosmici i wynosili walizkami pieniądze. Czyli rozumiem, że uważa pan, że ta informacja nie jest w takim stopniu, jak, tak jak została podana, nie jest wiarygodna? Czyli znaczy, jeśli podaje się tego typu informacje to trzeba mieć chociażby nie wiem pół paznokcia dowodu natomiast tutaj nie ma żadnego Rozumiem. Dziękuję bardzo moim gościem był Karol Karski poseł do Parlamentu Europejskiego Dziękuję bardzo